shouldn't have gone so deep. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Subnautica. Na start budujemy sobie cyklopa, bo latając sobie za zasobami, aby troszeczkę rozbudować bazę, udało mi się zlokalizować właśnie gdzieś tam na pobrzeżu Lasu Grzybowego trzy fragmenty. Ej, serio, specjalnie to tu postawiłem. Żeby właśnie było miejsce. 2, 4, 6. O, jednego miejsca mi brakuje dosłownie. No, nie. Nie wespnij się, tylko spakuj. Czy muszę czegoś jeszcze pozbyć? Średnio, muszę po prostu po to wrócić za chwilę. Dobra, no to już chyba będzie wystarczająco głęboko. Nie tego chciałem wciskać, to chciałem wcisnąć. Dwójeczka. Go. Skądś drzeć mordę. Znaczy drzeć mordę. Skądś rżeć właściwie, a nie drzeć mordę. Dobra, tutaj jest teraz budowa pojazdów. Pytanie, czy jak to puszczy, czy będzie miał zapisane, czy nie? Zobaczmy. Jest. O, to mi się akurat podoba. Brawo ja! Wchodzimy i... budujemy cyklopa! Zrzut ekranu w PDA zapisany. Miniaturka też już gotowa. Cyklopku! Chodź do mnie! Wejdź na pokład cyklopa! No. Hell yeah! O, przyda się do eksplorowania głębin. Żeby mnie coś przypadkiem nie dziabnęło. I myślę, że tym na spokojnie możemy się już wybrać do mojej FOB. No, jeszcze oczywiście zmienimy mu kolorki. Zobaczmy, jest czerwony, jest fiolet. No, to zróbmy go takiego jasno-niebieskiego. Pasek nie wiem w sumie, gdzie się znajduje, ale pasek niech będzie zielony. Jeden, drugi pasek niech będzie... O, albo nie, jeden niech będzie taki pomarańczowy. O, a drugi niech będzie żółty. To sprawdźmy, czy jest jakiś głębszy pomarańcz. Tak średnio. Szkoda, że mogę jakiegoś konkretnego koloru sobie ustawić pod RGB. A tak sobie mogę tylko... Chyba, że mogę wpisać. Nie, nie mogę. Niestety. Dobra, to ustawimy sobie... taki kolor. Nazwa, no oczywiście, że nazwa będzie... taka fuksjowa, powiedzmy. Albo taka granatowa będzie się przebijała na tym. Jakby nazwać cyklopa? Może żniwiarz głębin? Żniwiarz. Głębin. No, nie wierzę, prawie. Czemu to jest ograniczenie na wpisywanie? Dla mnie to jest strasznie idiotyczne. Gotowe! Okej, jest żyćko. Za chwilę wejdziemy sobie tam. Tu jest co? Mogę sobie zamknąć. Pęknie. Uuu! Mogę zadokować statek! No to wiemy już, że zadokujemy tutaj prona oczywiście. Konsola Upgrades. No, upgradę na silnik sobie znaleźliśmy. 300%! Za free!
O, fajnie, że jest animacja. A nie takie przejście, takie teleportowanie się. Ulepszenia. Ulepszenie wyrzutni wabików. To będziemy mogli zrobić w trakcie, jak popłyniemy trochę dalej. Litum mogę wziąć. Kurde, ale... Serio nie znamy sonaru? Dlaczego? I tego te... Dlaczego ja tego nie znam? Myślałem, że to będzie już teraz dostępne. Dobra, zwiększenie wydajności... No to mamy teraz, to już nie potrzebujemy tego więcej. I mocy tych osłony też nie znamy? Ej, czemu jestem taki biedny w te upgrade'y? No tego ten lit bym mógł wykorzystać, aerożal. Czemu jestem taki biedny w te upgrade'y? Myślałem, że będzie dostępne od razu. Cokolwiek bynajmniej. A tu jest ten pasek, dobra. Jeden pasek, drugi pasek. A czemu się kolor kadłuba nie zmienił? Co to za bullshit? Czemu jest taki biały ciągle? Daleko, 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 daleko. Czekaj. Wrak. O, do tej transmisji musimy się musowo wybrać, bo tam jest też jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie kapsuła z bardzo ważną do zabrania rzeczą. Konkretnie ulepszeniem butli. Tyle się już dowiedziałem. Tutaj wpakujemy od razu roślinę. Znaczy roślinę, nasiono. Jeden lit potrzebuje do tego. Dwa litu potrzebuje do tamtego ulepszenia. Aerożel i tytan. A tytanu muszę też wziąć trochę więcej. Chyba, że mam więcej. Ile mam? Nie, mam równo 5. Tytan też mi się skończył. No to dobra. Ja tam sobie po drodze gdzieś zbiorę ten tytan. Czekaj, w sumie. Czym ja płynę? Przecież prona chciałem tam zadokować. Dobrze. Dobra, no oczywiście też nie mamy zbytnio upgrade'ów, no ale to jest chwilowo mało ważne. Ważne jest, że mając ramię wiertnicze będę mógł co nieco podziałać. O, tu chyba jest to dokowanie. I żem grzmotnął, czyli trochę do tyłu. Teraz? Nice, jak się otwiera ładnie. I pyk, jesteśmy na miejscu. O, i mogę nawet... O, pięknie, mogę tu otworzyć schowek i mogę... otworzyć to. Jak milusio. O, wyrzutnia wabików. Dobra, to zanim popłyniemy, to sobie tutaj oczywiście postawimy fabrykator. Żeby móc takowe wabiki robić. Próbka korala i złoto. No to muszę się jeszcze wybrać na chwilkę poza cyklopa. No głównie po to złoto i nie tylko. Dobra, jestem na powierzchni. Znaczy na powierzchni, na pokładzie znowu. Z koralem stołowym. Wabiki były tutaj. Zestaw elektryczny. Dobra, to jeszcze w takim razie lecę po srebro. Okej, wróciłem. Już tym razem ze srebrem. Aby zrobić sobie zaawansowany zestaw elektryczny. Wróć. Zwykły zestaw zaawansowany w ekwipunku. I zrobić sobie wabik na stworzenia. Jedną sztunię. O nie, zrobiłem 3 sztunie, a to fajnie. No to załadujmy od razu jeden. No i niech se jest. Dobra, czekaj. Co ja tam jeszcze potrzebowałem na tego upgrade'a? Aerożel i 3 tytanu. No dobra. No to co? Zasiadamy za sterem. Włączamy silnik. Nice.
Excessive noise. Okej, czyli warto tego unikać. A head slow. A head standard. Okej. Dobra, gdzie jest ten ziomek? Tutaj? Tak jest. Kurde, te jest o tyle gorzej, że nie mam sonaru, więc... Jest co? Cichy bieg. No, fajnie. O, kamery! Jak fajnie! Stępka, czyli pod Simofem. Śruba, no to wiadomo gdzie. Na tyle. I kiosk na górze. A nie, dobra, jest zmieniony, tylko po prostu nie było tego widać. Dobra, ja bym chciał zejść niżej. Nie, tak się cofam. No to nie jest jakbym płynął ja normalnie. Może lepiej, nie? Chociaż nie, gdzie ja jestem w sumie? To jest dobre pytanie. Gdzieś daleko, to spróbujmy. No nieźle. Dobra, żeby nie grzmotnąć tylko. Jezus Maria! Co się tak zespałnił nagle? O Boże! Co to miało być, jak się pytam? Ale widzieliście, jak się zespałnił nagle? Kurde, ładny ten aerożelet wygląda, muszę wam powiedzieć. Wręcz jak kostka przezroczysta. Tylko taka prostokątna. Dobrze, zróbmy sobie w takim razie benzen. Udało mi się tutaj znaleźć gdzieś jeden... jeden tytan. A teraz, dzięki niemu, wytworzę sobie ramię. Nie ramię torpedowe, tylko ramię wspinacz... Czekaj, dlaczego mi był ten potrzebny ten aerożel? Tutaj nie. Tutaj... Na cyklopie. Na cyklopie. Nie zużyj przypadkiem. Gdzie to było? Z pojazdów. Maszyny, narzędzia, dobra, gdzieś w dół. Modyfikacyjne, sterownia, cyklop, tutaj. Tytan, 3 sztuki. Dobra, to zabiorę go sobie z szafki i wracam do prona. Idealnie pół na pół. Ten się darł przed chwilą przecież, dobra. Dobra, jeszcze wody sobie chlupnę i oczywiście nie wziąłem sobie jedzenia. Brawo ja. Uwaga. Baza de Gassi. Od oficera. Naprawdę zahaczyłem o niego? Okej, czyli to też ma swój zasięg. O, reaktor jądrowy! Poproszę o skanowanie. Chyba ostatni fragment. Hell yeah! Czyli będę mógł sobie zrobić ewentualnie drugą FOB. Może gdzieś dalej. Jako, że jest taki względny spokój, to zobaczmy ten reaktor. Będzie gdzieś wyżej chyba. A nie, będzie gdzieś niżej. Tutaj. Ołów zaawansowany jest elektryczny i sztaba plastali. Ładnie. A dzięki kryształom pewnie będę mógł zrobić do niego paliwo. Ciągle za daleko. Też za daleko. No to już musi trafić. Hell yeah. Powoli w górę. Dawaj. Jest, udało się.
wyrównać i gazować. Ja nie widzę możliwości podróżowania w tym kombinezonie bez ramienia wspinaczkowego. Jezus Maria, wola życia nie mam! Ty teraz to zauważyłem! Mam apteczkę przy sobie, czy nie? Szybko otwieraj! Nie mam! Nie mam apteczki! A to gorzej. Zwłaszcza jak mnie ciągle będzie nachodził ten cholerny stalkujący przestrzeniaczek. I... pyk! Pron sobie stoi, a ja tylko muszę podpłynąć moim żniwiarzem i go stamtąd zabrać. Ale myślę, żeby nie zamienić kolorków, wiecie? Czemu? What? Czemu mam 0%? Czemu mam 0% baterii? Gaśnica? Czemu mam ogniwa na zerze? No, pierwszy raz mi się taka sytuacja zdarzyła. Czemu mi zdechł cyklop? Czyli to dlatego nie chciał mi ten otworzyć, bo nie miał energii. Czemu mi tak zażarło? Co mi tak energię zażarło z tych ogniw? Nie było mi to dość krótko, a zażarło mi całą energię. A z czego, skoro silnik był wyłączony? Tak samo jak oświetlenie. Welcome aboard, Captain. No. Cyklopku, mógłbyś? Nie wyrobię z tą łodzią, naprawdę. No, dziękuję. Dobra. Złapałem sobie 3 łypacze, jak byłem w drodze powrotnej. Tak więc... nie ten fabrykator. Czy nie, w sumie ten fabrykator też. Już niech to sobie zrobi. I sprawdźmy... czy sprawdźmy... wsadźmy sobie te... rybeczki tutaj, bo trzeba coś zjeść. A co się tu odblokowało? Pręt paliwowy, 3 kryształy uraninitu, ołów, tytan oraz szkło. Okej. Okay. Jak teraz wrzucę tutaj sobie... a w ogóle właśnie, kurde, miałem wywalić te ogniwa. Dobra, nieważne. Tego nie zjem, ale mogę wsadzić to. Ile torped mogę teraz zmieścić? Czy tam wabików? Łącznie 5 rzeczy. Okej, okay, no to rzućmy 2 wabiki. Aha, okej, okay, rozumiem, to jest albo wabik, albo torpedy, tak? Czy to jest tylko na wabiki? Vital signs stabilizing. Jak to jest tylko na wabiki, no to trochę kiepawo. Dobra. 40 minut, ale sporo tego jest do wycięcia. To spróbujmy się dostać jakoś do tej kapsuły. Czekaj. Tu. Albo w sumie popłynie może najpierw gdzieś dalej. O! O, to będzie tu. To będzie tu. Dobrze, przy okazji będę mógł zrzucić wszystkie te... Już jest 10%. Z czego? Z samego takiego jeżdżenia?
Czy z tego, że jestem wabik załadowany? Jakoś mi się nie chce wierzyć, że to, że mam załadowany wabik, coś tu zmienia. Ale na wszelki wypadek to będzie taki test. Wyciągniemy te wabiki. I tu się zorientowałem na dole, że są jakieś szafki, gdzie mogę je wsadzić. Więc damy tak, damy te trzy wabiki. W sumie te ogniwa mogę też tutaj zrzucić. Czemu by nie? Torpedy też, bo ich nie będę na razie wykorzystywał. Koral pójdzie do osobnej. Nikiel też. Dobra. Cyklo, czy w sensie prąd, czy z buta? Może lepiej pronem. Może lepiej jednak pronem. Trochę go trzeba pospawać, widzę. O! No, idealnie miejsce znalezione. Okej, nawet mogłem tutaj sam zejść. I sobie takiego nie ma. Dobra. Porzucone PDA. Integrating new PDA data. 2. Integrating new PDA data. A gdzie jest schemat, który powinien tu być? A proszę. Wiedziałem, że to światełko nie jest znikąd. Ulepszona butla wysokopojemnościowa. Latareczka. Dobra, tutaj jest zamknięta przestrzeń. Jak on tutaj w ogóle spadł? Musi mieć niewiarygodnego pecha. Trochę rubinów. Ale mnie interesuje tylko i wyłącznie pron. Chociaż w sumie trzeba by go naspawać najpierw. O, ten jak powoli się spawa. Dobra. Teraz trzeba wrócić na górę. Dobra, tu jest baza. Powinno to być w miarę bezpieczne. No, bynajmniej na tyle, żebym nie zniszczył sobie tej łodzi, nie? Bo trochę byłoby kiepsko nagle ją stracić. Co tam się tak świeci? Raczej nie PDA, co nie? A nie, dobra. Jakieś rośliny. Dobra, muszę chwilowo się wynurzyć. Bo już za chwilę bym gdzieś grzmotnął w jakąś ścianę. Ścianę. Bo jestem prawie przy powierzchni. O, ale żebym wyskoczył. Dobra, powoli nurkujemy. Jestem w sumie niedaleko mojej bazy, co jest najlepsze. Okej, gdzieś tutaj, co? Gdzieś w okolicy było takie alternatywne wejście? Czy to wejście? O! O, jest to jakieś wejście, ale nie jest to konkretnie to, o którym myślałem. Oj, proszę, baza Degasy akurat znaleziona. Kto tą bazę w ogóle tutaj zbudował? W sensie, kto był takim Janem, żeby wpaść na pomysł, żeby zbudować bazę w takim miejscu? Pewnie Paul. Bo Bart był taki trochę bardziej rozsądny od swojego ojca. Spawane, dziękuję. Co tu mamy? Stanowisko modyfikacyjne już dawno znalezione. Tu mamy jakieś PDA. Reaktor jądrowy już też znaleziony. Ładowarka ogniw też znaleziona. O, coś tu widziałem. Reaktor jądrowy. Czy oni tu mieli reaktor jądrowy, który im wybuchnął? Proszę, PDA schowane w szafce.
Maszyna filtrująca wodę. Proszę, proszę. Czy to jest na fragmenty, czy to już zeskanuje od razu całokształt? Schematy, system filtrowania wody. Bardzo ładnie. Maszyna filtrująca wodę. Kolejne PDA. What on bloody earth just happened? Oh, dobra, jak to mi serio tak pochlastało tylko dlatego, że nie mam na sobie żadnego skafandra, to muszę być ostrożny. Czy jest tutaj coś do skanowania? Coś, czego jeszcze nie mam. Okej, spróbujmy to ominąć. Tutaj nic. Będę drabina do skanowania? Nie, ale mogę popłynąć na górę. Dobrze. Tutaj coś jest? Coś jest. Kolejne PDA. Dziennik Barta Torgala na temat zębu Stokera. Dobra, jeszcze tutaj. Kolejne PDA. O, i chyba jakiś schemat. Proszę, też ulepszona buta wysokopojemnościowa. Drugi raz znaleziona. Czyli też tutaj mogłem od razu przybyć. Od razu miał też łóżko. Oj, w dość dziwnej i głupiej kolejności sobie szukałem rzeczy. Leciuteńko do góry bym prosił. To nie było leciuteńko. Dziennik głosowy? Głębiej? Okej, okay, to brzmi jak zmartwienie. Autora. Bynajmniej. Dobra. Tutaj wyjścia nie ma. Już sprawnego. Dobra, 15 sekund. Ja pierdzielę, jak mi się zawziął w tak głupi sposób, nie? Tam w ogóle chyba jeszcze jedno PDA widziałem. Tak jest. Hierarchia. Kolejny dziennik. Jak nie chciał schapnąć! A, nie mnie? Słuchaj, nie, mnie albo chciał chapnąć sobie tam coś. Dobra. Alternatywne wejście znalezione. I to już trzecie takie wejście w sumie znalezione przeze mnie. Mamy namiary teraz na kolejną bazę Degassi. Ale myślę, że to dopiero w kolejnym odcinku sobie sprawdzimy. Tym ja już będę wracał do mojej MB. Tylko najpierw muszę przywrócić sobie po pierwsze. W sumie nie, kapsuły nie chcę. Chcę cyklopa, chcę prona. Te dwa wraki chcę zobaczyć. To, co może być po prostu. To ma być. To i to też ma być. Dobrze. To, co niepotrzebne, ma być wyłączone. Chociaż też budowę pojazdów też bym mógł w sumie wyłączyć. No, bo na razie jej nie potrzebuję, no to wyłączmy ją. A będzie sobie dalej istniała. Na szczęście nie miałem przy sobie niczego, co mogłoby zostać upuszczone i nic cennego, więc ta głupia śmierć jako tako mi nie przeszkodziła. Ale ładnie to się prezentuje nawet. Tylko szkoda, że tego koloru tak nie widać. Welcome aboard, Captain.
Dobra, co mi tam jest potrzebne do tej lepszej butli? Działo impulsowe sprawdziłem, niestety nie ma opcji, aby używać go tak jak działa grawitacyjnego, tylko z lepszym pchnięciem, więc raczej nie będę go tworzył. Okej, potrzebuję butli, którą mam teraz i litu. Pięknie. Tak więc ściągamy te butle. 45 sekund bez butli, tylko moje płuca wytrzymują. No w sumie mniej więcej tyle samo. W sumie mniej więcej każdy człowiek chyba około minuty pod wodą bez tlenu potrafi wytrzymać, nie? Znaczy bez tlenu, na bezdechu. Bierzecie sobie wdech i około minuty pod wodą spędzicie. Ulepszona buta wysokopojemnościowa. Okej, ile mogę? Prawie 4 minuty. To mi się podoba. Kolejne apteczki. Tylko je przeniesiemy. Oczywiście. Czasami jedną sobie mogę wykorzystać. Pyk. Dobra, ja się teraz muszę najeść, muszę popić. No, a w kolejnym odcinku lecimy znowu do Degassi. Czas troszeczkę ich wątek też pociągnąć. Kto wie, może doprowadzą mnie do nowego biomu. Albo alternatywną ścieżkę do tego biomu, który już z mojej FOB. Od mojej FOB, gdzie mogę pośrednio... Znaczy wróć pośrednio, to jest jakaś ścieżka do biomu, nie? Pytanie tylko, co się za nim kryje. No więc cóż, ja się lecę przespać. Pod prawie gołym niebem. Pięknie. Dobra. I tutaj mamy zdjęcie, jak ogarniamy sobie Simofa. Mamy zdjęcie Prona. A obok tutaj, zamiast tego zdjęcia, które ustawiłem już gdzieś indziej, jest kamień milowy jako tworzenie cyklopa. To trochę psuje widok, no ale... No coś za coś. No tutaj mamy takie zdjęcia po prostu walnięte gdziekolwiek, kiedykolwiek, więc... Niech se są. Dobra, ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Subnautiki. Cześć.